Zamknij drzwi. Słucham cię. Mam pytanie, tylko odpowiedz szczerze. Znasz Mercedes od dawna? Odkąd wyszła za Enrique? Była wtedy bardzo młoda. Co się z nią dzieje? W nocy była u mnie i pocałowała mnie. Co ty na to? Nic. To dziwna osoba. Im dłużej ją znam, tym mniej ją rozumiem. Racja. Nigdy nie wiem, co myśli ani co czuję. Jeśli w ogóle coś czuję. Na pewno. Gdzie nienawiść, tam i miłość. W takim razie zapytam ją o to wprost. Nie rób tego. Zaprzeczy. Poczekaj, aż znowu przyjdzie. Zaskoczysz ją. Wtedy będzie musiała powiedzieć ci prawdę. Jaką prawdę? Przyniosłam dziecko. Kochanie, pobawimy się w ogrodzie. Chodźmy, słoneczko. Jaką prawdę? W rolach głównych. Perła. Odcinek 87. W pozostałych rolach. Nie mogę zostać w Madame Bell. Wiesz, że muszę bronić interesów mojego syna. Junior wyjechał na zawsze, Bernardo nie chce wrócić, a Alexis ma tyle doświadczenia, co ja. Nie powinnaś zajmować się firmą. Zaopiekuj się moim synem. Czyli o to chodzi. Chcesz, żebym była niańką. Jesteś taki sam jak ojciec. Kobiety w domu, mężczyźni robią co chcą. Nic z tego. Dziecko oddaj Perle. Jest jego matką. Patricia. No.
Ojciec już nigdy nie będzie chodził. Resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Przynajmniej żyje. Po co, skoro już nigdy nie będzie szczęśliwy? Esa silla de ruedas va a ser su condena. Dobrze się panienka czuje? Tak, jadę do szpitala. Nie mogę siedzieć w domu. Tengo que ir a la clínica. No puedo sentirme mal en estos momentos. ¿En serio no możemy chwilę porozmawiać? Lubię być w dobrym towarzystwie. Co ci jest? Smucisz się. Zdałam sobie sprawę, że nie kocham Octavio. To była pomyłka. Szukałam schronienia, pomocy. Trudno się w kimś takim zakochać. Poszukaj sobie kogoś, z kim będziesz szczęśliwa. Co z twoim ojcem? Bez zmian. Nie chcę przyjąć do wiadomości prawdy. Przykro mi. Odwiedzę go. Dzięki, ale lepiej nie. Rano nie przyjął dwóch najlepszych przyjaciół. Uwierzysz? Nie wpuszcza nikogo do siebie. Zmieńmy temat. Siadaj. Co nowego? Niewiele. Przyszedł ojciec Perły i powiedział, że Daniel i Perła wkrótce się pobierają. Wpuść go. Tato. Dlaczego nie wszedłeś od razu? Czekałem na Daniela. Ma dla ciebie niespodziankę. Szampana i kieliszki. Świętujemy. Można wiedzieć co? Stałaś się legalną córką Cezara. Papa! Kocham cię. Ja ciebie też. Pośpiesz się. Chcę wypić zdrowie najlepszego taty na świecie. Mowy nie ma. Wypijemy za najlepszą córkę na świecie, która mnie uszczęśliwiła. A ja wypiję wasze zdrowie. Co to za zamieszanie? Świętujemy, że nareszcie oficjalnie mam ojca. Gratuluję. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Są podobni. Zwłaszcza śmiejąc się. Zdrowie. Co ci jest? Nic. Masz taką minę? Miałeś rację, świętują swój ślub. Perła wychodzi za mąż. Wychodzi za mąż. To trudniejsze niż myślałem. Który klawisz nacisnąć, żeby zdobyć informacje na temat produkcji? Mariano, połącz mnie z Bernardo. Bernardo? Wybacz, że przeszkadzam, ale nie mogę znaleźć raportów z produkcji w Madame Belle. Kochanie, co się stało? Tata wyrzucił mnie ze szpitala. Twierdzi, że nie chce mojej litości. Kochanie, zrozum go. Spokojnie. Tranquila, bebé.
Biedna Patricia. Przerwała rozmowę, kiedy Gina przyszła do niej z płaczem. Ona sobie nie poradzi z firmą. Roberto, słuchasz mnie? Tu ziemia, o czym myślisz? Wybacz, o niczym. Słyszałeś? O czym? Perła wychodzi za tego adwokacinę. I co? O wilku mowa. Spójrz. Mam na to lekarstwo. Idź i pocałuj Perłę. Oszalałeś? Nie poznaję cię. Kiedyś nawet byś się nie zastanawiał. Stałeś się strasznie dorosły. Przestań mówić głupoty. Roberto! Na pewno nie chcesz powiedzieć Perle prawdy? Ile razy mam powtarzać, że nie? Musisz to zrobić. Jesteś okropnie uparta. Zawiadom Jasmin. Chcę z nią porozmawiać. No te preocupes. Gracias. Y te lo voy a confesar. Powiem ci coś. Mi papá quiere que me case. Tata chce, żebym za ciebie wyszła. Naprawdę? Pozwól na chwilę. Oczywiście. Dlaczego to robisz, Roberto? Pokazujesz się z tym typkiem pod jego nosem. Ten typek jest moim przyjacielem. A o Roberto mi nie mów, bo jest dla mnie nikim. Powodzenia. Bawcie się dobrze. Będziemy. Jasne. Dlaczego jesteś taka spięta? Po co pani mnie wezwała? Powiem ci, pod jakim warunkiem uwzględnię cię w moim testamencie. Nie obchodzi mnie to. Chwileczkę, jeszcze nie skończyłam. Co znowu? Opowiedz mi o swojej matce. Witaj, kochanie. Tęskniłem za tobą. Ja za tobą też. Nie mogę się już doczekać naszego ślubu. Chodźmy do mnie. Hola, Tonia. Hola, joven. Pasa, por favor. Wejdź, siadaj. Zajrzę do dziecka i zaraz wrócę. Hola, Tonia. Toniu, co się stało? Rosenda zaciągnęła narzeczonego do pokoju. Chodź. Ktoś nas zobaczy. Przecież się pobieramy. Poczekajmy z tym do ślubu. Przestań. Potrzebuję cię. Poczekaj. Zostań ze mną trochę. Ktoś może wejść. Nie chcę teraz. Proszę, zostań. Jestem zbyt zdenerwowany. Zrobię ci masaż. Czego chcesz? Napijesz się herbatki uspokajającej? Idiotka. Była kochana. Dzięki mamie miałam szczęśliwe dzieciństwo. Pewnie. Nigdy nie miała kłopotów finansowych. Myli się pani. Stawała na głowie, żeby nas utrzymać.
Miała ciężkie życie, ale nigdy nie stała się zgorzkniała. Tylko jedna osoba jej pomagała. Mój dziadek. Don Enrique. Mi abuelo. Don Enrique. Enrique. Enrique siempre fue zawsze był dobry poza domem. Nie mówmy o tym. Nie chcę go wspominać. Jak ci się podoba moje dziecko? Wspaniałe. Wszystkie dzieci są takie. Mam ochotę was zabrać jak najdalej stąd. Jak to? Otilia doradziła mi, żebym po ślubie zabrał was daleko od tej rodziny. Dlaczego? Nie wiem. Była zmartwiona, jakby chciała cię przed czymś chronić. Ostatnio dziwnie się zachowuje. Porozmawiam z nią. Toniu, gdzie ciocia? W pokoju obok. Zajmij się dzieckiem. Dobrze. Dlaczego nie? Co się dzieje? Nie chcę, nie teraz. Chyba nie masz uprzedzeń. Nie. Uważam, że trzeba z tym poczekać do ślubu. Wytrzymasz kilka dni. Teraz mi nie uciekniesz. Musimy poważnie porozmawiać. O co chodzi? Prosiłaś Daniela, żeby mnie stąd zabrał. Z jakiego powodu? Nie ma powodu. Tworzycie piękną parę i powinniście korzystać z życia. Mów prawdę. Dlaczego mam stąd odejść? Kim chcesz być, kiedy dorośniesz? Prawnikiem czy lekarzem, jak dziadek? Zostaw mojego syna. Opiekuję się nim, bo w przeciwieństwie do ciebie lubię dzieci. Nie dotykaj go. Rosendo, potrzymaj swojego przyszłego syna. Co? Nie oszukasz mnie. Ukrywasz coś, co ma związek z Mercedes. Dlaczego jej o to nie zapytasz? Bo do ciebie mam zaufanie. Ale skoro nie chcesz, pójdę do niej. Żeby to był ostatni raz. Nie chcę cię więcej widzieć w tym domu. Nie krzycz na mnie. Nie pozwolę na to jakiemuś adwokacinie, który na dodatek jest łowcą posagów. Uspokójcie się. Odejdź. Zrób coś, nie stój tak. Spójrz, co robi twoja narzeczona. Całuje się. Puść ją. I tak nie jest w moim typie. Idiota. Dlaczego ją pocałowałeś? Żeby ją wkurzyć. Nie lubi tego. Nie lubię też na ciebie patrzeć. Nie musisz. Po ślubie nie będziesz nas już oglądać. Gratuluję. Nie mogę się już doczekać, kiedy go stąd zabierzesz. Naprawdę? Tak. To przez tego drania. Możesz całować Rosendę ile chcesz, ale mojego syna zostaw w spokoju. Musimy porozmawiać. Chodź. Jeśli tak dalej pójdzie, odbiorę ci dziecko. Nie groź mi.
Zapakuj rzeczy, zabieram go. Kto się nim zaopiekuje? Chyba nie ta, z którą cię przyłapałem. Nie. Elena. Elena? To wspaniała opiekunka. Jest brzydka, ale kocha Enriquita. Dobrze. Zobaczymy, czy się zgodzi. Naszykuj dziecko. Dobrze. Chodź, zjemy kolację. Nie mam ochoty. Nadal widzę twarz ojca. Tak nagle się zestarzał. Nie załamuj się. Twój ojciec wiele już przeżył. Powinnaś teraz myśleć o sobie, o nas, o naszej przyszłości. Chodź na kolację. Nie chcę przeszkadzać, ale chciałbym wiedzieć, jak się miewa Alberto. Cieszymy się, że pan nas odwiedził. Co tu robisz, tato? Zajrzałem zapytać, co słychać. Pani dobrze wygląda. Jestem bardzo zajęta w firmie. Co z Giną? Nie chcę zejść na kolację. Namówię, poczekamy tutaj. Dobrze, zaraz wrócę. Przykro mi z powodu Alberta, bo jest ojcem Giny. Ale od dawna nie traktuję go jak męża. Odpowiedz, żenisz się z Perłą? Nie. To wszystko. Możesz odejść. Poczekaj. Przynieś mi zaraz herbatę. Natychmiast. Gina źle się czuje i woli zostać w pokoju. Pozdrawiam cię, tato. Pójdę do niej. Ta Gina. Pewnie jest smutna i zmęczona. Chętnie z panią porozmawiam o firmie. Na razie nie ma o czym mówić. Ma pan akcję w Juvenil? Nie, zarządzam akcjami córki. Życie jest niesprawiedliwe. Od lat pracuję w tej firmie i nikt mi nawet nie podziękował. Potrzebuję pomocy w Madame Belle. Może będzie pan pracował dla mnie? Wszystko gotowe. Wiem już, dokąd wyjedziemy na miesiąc miodowy. Nie ma nic piękniejszego od miesiąca miodowego. Dokąd się wybieracie? Do Cancun. Wypłyniemy też w rejs po Karaibach. Nie wyglądasz na zakochaną. Jak to nie? Tak się starałam, żeby go złapać. Właśnie. To wygląda na kaprys, nie miłość. Uparłam się i złapałam go. To znaczy, że go kocham. Zaskoczyła mnie pani tą propozycją. Wiem.
Proszę się zastanowić. Oferuję dobre warunki. Potrzebuję kogoś zaufanego, a pan będzie najlepszy. To prawda. Muszę to przemyśleć. Tylko nie za długo, bo mam mało czasu. Obiecuję. Dziękuję za wszystko. Odprowadzę pana. Nie trzeba. Posłuchaj, Perła cię kocha. Popełniasz największy błąd, żywiąc się z Rosendą. Gdyby mnie kochała, nie wychodziłaby za tego kretyna. Robi ci na złość. Przestań. Ma pani anielskie rączki. Ciasto wygląda wspaniale. Migdałowe. Pani Mercedes je lubi. Proszę o niej nie wspominać. Mam dość jej zachowania. Nie mamy wyjścia. Musimy to znosić. Chyba nie chce tu pani zostać do końca życia. Nie, ale... Mam trochę oszczędności. Nie chce pani mieć dzieci? Rodziny? Oczywiście, nie jestem z kamienia. Każda o tym marzy. Nareszcie się udało. Wejdź. Pewnie się myje. Nie możesz dopuścić do tego ślubu. Nie robię tego z zazdrości, ale dlatego, że nie oddam dziecka Rosendzie. Idę do niego. To ja. Skończyłeś się myć? Podaj mi szlafrok. Muszę się przygotować do ślubu. Jasne. Idzie. Perla, co tu robisz? Nie chcę, żebyś się żenił. To co mam zrobić? Ożenić się z tobą? Nie. Jeśli nie z tobą, to ożenię się z Rosendą. Będzie wspaniałą matką dla Enriquita. Jeszcze zobaczymy. Głowa mnie boli, nie mogę się skupić. Przynieś ci jakieś lekarstwo? Już brałam nic. To przez ten ślub Roberta. Wcale nie. Mam ich w nosie. Ślub jest do 7 i wszystko ma być gotowe. Jeśli nie, nie zapłacę. Spokojnie. Dzwonię do nich 5 raz i wciąż mówią, że nie są gotowi. Przez 10 minut wykonałeś 15 telefonów. Uspokój się. Nie mogę. Gina nie chciała mi pomóc. Patricia zajęta jest firmą i ojcem. A ty? A ja nie chcę, żebyś się żenił z Rosendą. Nie zepsujcie mi tego. Żenię się z Rosendą i koniec. Roberto! Roberto, no la mueles! Sé cómo te sientes, pero tú también. Wiem, jak się czujesz, ale pozwól sobie pomóc. Domyślam się, że robisz mi na złość, ale pomyśl o córce. Nie musi tego znosić. Roberto wieczorem się żeni. Powinieneś iść do kościoła.
Mamá, no puedo más. Staram się, ale nie daję rady. Lekarz mówił, że początki będą najtrudniejsze. On się czuje niepotrzebny. Wieczorem powiedział, że mnie nienawidzi. Że musiał znaleźć sobie kochankę, żeby dostać to, czego ja mu nie dałam. Nie chcę tego znosić. Idź do ojca. Wychodzę na ślub cywilny. Powodzenia. Dziękuję. Ledwo zdążyłem. Musiałem złapać taksówkę. Zdrajca. Za tydzień przyznasz mi rację. Jestem bardziej zdenerwowana od panny młodej. Zawsze płaczę na ślubach. Gdzie Gina? Została z ojcem. Jest już w domu. Nie chcę go zostawić. Co z Rosendą? Spóźnimy się do urzędu. Jesteś uparta jak osioł. Nie rozumiesz? On się żeni, a ty nie robisz nic, żeby do tego nie dopuścić. Odczep się. Tchórz. Rusz się, zrób coś. Julieta! Co chcesz robić? Wszyscy wyszli, ale my nie chcemy iść na ten głupi ślub. Jesteśmy sami. Nareszcie mam się tylko dla siebie. Nie uwolnisz się ode mnie tak łatwo. Bardzo cię kocham, tato. Idzie. Nareszcie. Alexis, zabierz babcię. Zadowolony? Bardzo. Chyba nie będziesz teraz załatwiał interesów. Halo? Kto mówi? Znowu przerwało. Chodźmy. Dlaczego odłożyłaś? Mam ochotę ci przyłożyć. Nie mogę tego zrobić. Niech się żeni. No. Definitivamente no puedo hacerlo. Que se case. Oye, mi hija, ¿con quién hablas? Z kim rozmawiasz? Z telefonem, to znaczy przez telefon. Por teléfono. Estás así por. Chodzi o ten ślub Roberta? Roberto, ¿verdad? Sí, papá. Tak. Así que tu abuela te va a incluir. Babcia, uwzględni cię w testamencie? Tak, ale mam w nosie jej pieniądze. Bo nie rozumiesz tego, co cię czeka. Jeśli będziesz mądra, przekona się do ciebie i możliwe, że zostawi ci wszystko. Wolałabym, żeby mnie pokochała. Mam gdzieś ten cholerny spadek. Nie płacz. Wyzwolisz się od niego. Roberto nie jest dla ciebie. Chciałam go znienawidzić, ale zakochałam się. Pamiętaj, klina klinem. Daniel pomoże ci o nim zapomnieć. Diga, si soy yo. Tak, to ja. ¿Qué pasó, Bernardo? Co się stało, Bernardo? Ya se casó. Ożenił się. Dios mío. Już po ślubie. Ya se casó. Thank you.
Otilia, ¿cómo me peinaron? ¿Me veo bien? Jak wyglądam? Dobrze? Tak. Dlaczego Rosenda zawsze się spóźnia? Pięknie wyglądasz. Wspaniale. Chodźmy. Chcę zobaczyć zazdrość w oczach wszystkich. Otilia. Nie ruszę się stąd. Roberto wziął już ślub cywilny. Głupia jesteś. To można anulować, za to ślubu kościelnego nie. Zrób coś. Przynajmniej dla dziecka. Nie pozwól, żeby Rosenda stała się jego macochą. Nie, to koniec. Nie zamierzasz nic zrobić? Nie. Utraciłam go na zawsze. Zadzwoń na jego komórkę. Dojeżdża do kościoła. Zrób to, bo będziesz żałowała do końca życia. Idę, dzwoń. Zabierz go. Nie powinien mnie widzieć w tym stanie. Do jutra, kochanie. Nie chcę cię zasmucać. Rosendo Margarito, czy bierzesz sobie za męża tego oto Roberto i obiecujesz go kochać i szanować w zdrowiu i chorobie, póki śmierć was nie rozłączy? Tak. Roberto, czy bierzesz sobie za żonę tę oto Rosendę Margaritę i obiecujesz ją kochać i szanować, dopóki śmierć was nie rozłączy? Amándola y respetándola para toda la vida. Zgasi ją. Co? Komórkę. To nie moja, twoja. Twoja. Nie żeń się, błagam. Kocham cię z całej duszy. Jak możesz rozmawiać przez telefon podczas naszego ślubu?
Boże, nikt mi w to nie uwierzy. Powtórzę to. Roberto, czy bierzesz sobie za żonę Teoto Rosendę Margaritę i obiecujesz ją kochać i szanować w zdrowiu i w chorobie, dopóki śmierć was nie rozłączy? Amándola y respetándola para toda la vida. Perdón. Przepraszam. Wyłącz ten cholerny telefon. Nic nie słyszę, cicho. Co mówisz? Rozłączyło się. Nie możesz się ożenić. Kochanie, kocham cię. Ja ciebie też. Perła? Zostaw to wreszcie. Nie wtrącaj się. Niech się pan nie wtrąca. Rosendo, wybacz, ale nie mogę. Przykro mi. Oszalał? Jak on może mi to robić? Za moich czasów pan młody zawsze mówił tak. Nie do wiary. Wypadł stąd jak burza. Hultaj z piekła rodem. Na Boga, jesteśmy w kościele. Skąd wiesz, że wybiegł? Poczułam podmuch, kiedy mnie mijał. Zabij go, tato. Zrób coś. Zakpił ze mnie. Zabiję go jak psa. Nie pozwolę mówić tak o moim bracie. Znalazła się córeczka kulewnej śmieszki. Chyba mówisz o swojej babci. A ja myślałam, że to będzie nudna uroczystość. Wszystko na marne. Pewnie jest już po ślubie. O tej porze mogą już być w drodze do Cancun. Podróż poślubna jest taka romantyczna. Dziękuję za słowa otuchy. Może do nich polecisz, ale wtedy możesz już do mnie nie wracać. Co zamierzasz? Mylisz się, jeśli sądzisz, że będę po nim rozpaczać. Nie ma mowy. Dokąd idziesz? Jest zimno, możesz się przeziębić. Powinnam ją zatrzymać. Roberto zaraz przyjdzie. Musisz dokończyć galaretkę, którą zrobiła dla ciebie ciocia Tonia. Tak ładnie razem wyglądacie. Nigdy nie myślała pani o własnych dzieciach? Proszę otworzyć. Miguel ma dzisiaj wolne. Tym razem uratował mnie dzwonek. Nie chcesz? Gdzie ona jest? Kto? Perła. U siebie w pokoju. Mogę ją poprosić. Czy nie miał się pan dzisiaj żenić? Miałem, owszem. Perło, gdzie jesteś? Perla, gdzie jesteś, Perla?
Perla no tarda. Salió a caminar. Niedługo wróci. Poszła na spacer. Gdzie ona jest? Powiedziałam, że niedługo wróci. Nie słyszysz mnie? Tak, Roberto, to ja. Na dodatek mam omamy słuchowe. Zaczynam wariować. Proszę cię. Umie doprowadzić człowieka do szału. Na dodatek w nas nie wierzy. Ty też nie wiesz, dokąd poszła? Nawet nie widziałam, kiedy wyszła. Myślałam, że śpi. Przecież dzisiaj jest pana ślub. Pomyliłaś mnie z kimś innym. Taki pan elegancki? Może jestem w żałobie? Ktoś umarł? Ja, ale dzięki Bogu zmartwychwstałem. Pewnie przyszedł się pożegnać. Czeka go prawdziwe piekło. Możliwe. Chciałbym, żebyś została moją żoną. Żoną? Weźmy ślub, natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wrócili do Meksyku jako mąż i żona. Co tutaj robisz? To znowu ty. Jesteś wścibska jak na anioła. Sama nie wiem, dlaczego tutaj przyszłam. Łudziłaś się, że zastaniesz Roberta. O tej porze jest już pewnie szczęśliwym małżonkiem i świętuje na przyjęciu wesele. Przyszłam, bo chciałam po raz ostatni zobaczyć jego rzeczy, dotknąć ich, poczuć. Może nie jest tak, jak ci się wydaje. Ty nic nie rozumiesz. Jestem załamana. Straciłam go. Wszystko przez moją dumę. Opracowanie wersji polskiej i Studio Kompa. Tekst Olga Krysiak. Czytał Marek Lelek.